Piotrek powinien ćwiczyć grę na pianinie każdego dnia przez 3/4 godziny. Dzisiaj ćwiczył już 1/4 godziny. Ile powinien jeszcze ćwiczyć? Narysujmy sobie, o co chodzi w tym zadaniu. Narysuję oś liczbową. Tutaj będę miała 1 godzinę. To jest 1 godzina. Piotrek powinien ćwiczyć 3/4 godziny. Zaznaczę. 3/4 godziny. Czyli ten kawałek muszę podzielić na 4 równe części, czyli na 2 i jeszcze raz każdy kawałek na 2. I muszę przejść 3 kawałki z 4, czyli w tym miejscu będę miała 3/4 godziny. Czyli ten fragment to 3/4 godziny. 3/4 godziny. Wiemy, że ćwiczył już dzisiaj 1/4 godziny, czyli ćwiczył ten kawałeczek, zaznaczymy pod spodem. To jest 1/4 godziny. Ile powinien jeszcze ćwiczyć? Widzisz już chyba, że musi ćwiczyć jeszcze przez ten kawałek. Tego brakuje. Zaznaczymy na zielono. Czyli musi ćwiczyć jeszcze przez ten kawałek. Ten kawałek. Jak obliczyć, jaka to część godziny? Powinien ćwiczyć 3/4. Chyba już wiesz, jakie działanie trzeba wykonać. Odjąć 1/4 godziny. 3/4 odjąć 1/4. Jeżeli wiesz, jak się odejmuje ułamki, to zapewne już znasz wynik. Odejmujemy liczniki. 3 odjąć 1. Mianownik przypisujemy, ponieważ mamy taki sam mianownik. 3 odjąć 1 to jest 2. 4 zostawiamy. 2/4. A 2/4, jeżeli skrócimy, to jest inaczej 1/2. Upraszczamy ułamek, dzielimy licznik przez 2 i mianownik przez 2. Zatem Piotrek powinien ćwiczyć jeszcze przez 1/2 godziny, czyli przez pół godziny. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien, dlaczego 2/4 równa się 1/2, to pokażę Ci na przykładzie. Narysuję ciasto, kwadratowe ciasto. Podzielę je na 4 równe części. Dzielę na 4 równe części i biorę 2 części z nich, czyli zaznaczyłam teraz. Teraz mam ułamek 2/4. Ale co by się stało, gdybyśmy takie same ciasto, narysuję takie same ciasto, podzielili tylko na 2 części, czyli tutaj. Wtedy wzięłabym sobie tą jedną część, czyli wzięłabym jedną część z dwóch. 1/2 to to samo co 2/4, zobacz. Widać nawet graficznie, wizualnie. 2/4 to jest to samo co 1/2.